Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, zima chyba powoli ustaje. Coraz mniej śniegu na podwórku. Aktualnie to jest lód i nic więcej. Ale dzisiaj filmik na temat ładowacza. Właśnie go założyliśmy. Tu już jak widzicie stoi maszyna. Na razie były próby, jeszcze trzeba zamontować silnik w to miejsce tutaj gdzieś jakoś. Na razie jest założone, nieczyszczone, jeszcze będzie, najpierw będzie go trzeba sprawdzić. I tak, założył przymocowany na czterech śrubach, jak widzicie tutaj tam maszt. Trochę go skróciliśmy. Tam widły, że pomalował. Musiałem dospałać jedną końcówkę jego szpica, bo urwany był. No i to założyliśmy. Wszystko się kręci, obraca, ale jeszcze nie ma silnika. Można sobie pokręcić, ale ręką. Bez niczego. Wszystko idzie, do góry też idzie. Obraca się. Ciężko, bo ciężko jedną ręką. O. I stodoła. No i tak. Musi tak być. No, jak widzicie, ma dziura ciasna. No ale cóż zrobić, takie podwórko. Na pewno ułatwi pracę. Będzie szybsza. Później jak przyjdzie trochę, jak będzie trochę cieplej, to się go pomaluje na jakiś fajny kolorek, może zieleń. I zobaczymy, jak to będzie ładować. No i ten kabel oczywiście będę musiał go przepiąć jakoś, jeszcze nie wiem jak, bo już też jest w opłakanym stanie, popękany już od słońca. Nie ma co się dziwić, już z ponad 30 lat będzie miał ten kabel. Widzicie, popękany tam, o, tam izolacją ostatnio się, ostatnio jak zakładaliśmy, to się przerwał jeden. Musiałem trochę to poprawić, no ale będziemy chyba chcieli tak, żeby tutaj górą puścić, tutaj będzie skrzynka i tutaj przetniemy beton. I tak z ukosa tam do tamtego filara, gdzie kotek siedzi, i z powrotem do góry zabetonujemy i to tak będzie wyglądać. Także to by było chyba na tyle. Jak kupię jakiś silnik, będziemy to montować, to filmik się ukaże kolejny z dalszych części przy ładowaczu, oczywiście malowanie i te sprawy. No, będzie próba generalna, oczywiście musimy nagrać, jak to będzie rwało ten gnój, czy pomoże. Tu jeszcze będzie kawałek, trzeba tej blachy odciąć, bo była za szeroka, a murek żeśmy mniejszy ulali. I to by było chyba na tyle z dzisiejszego odcinka, także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!